Hello wszystkim. Ty Bocio, odstaw te grabie, bo ty musisz już teraz wsiadać za stery. Jedziemy orać, a co tam? 3P. Na dwa forsznity, 1500 i Perkins. No. Co myślicie, Perkins da radę z 5-kilowym forsznitem? Trochę lemieszę tempę, co? No. I odkładnie takie jako takie. Ja tam te dołki zbronowałem, nie? No. To przeschnie i możemy jechać. Słuchaj, no, to jest właśnie okay. Ten nabytek, który tam na ostatnim filmie widzieliście. Tak myślę, że to będzie ten ostatni, co widzieliście. Tak. Kółko jest, tam leży. Jeszcze są dwa zapasowe tylnie. Tylko, że jedno jest przebite, a drugie jest dobre do napompowania. Są też jakieś dwie piersi czarne. Trzy odkładnie, ale z czego tam jedna jest taka dobra, reszta tak nie. Tam korbki ogólnie chodzą, nie? To było smarowane. Widać, puk był smarowany, bo tam tak widać, wszędzie smar jest. Ale co? No Bodzio mówi, że jak już będziemy go przyszykować pod siebie, to na pewno łożyska będziemy przyglądać. No zobaczymy, jak łożyska będą i tak dalej, no to na pewno wtedy się go przejedzie w polu trochę i zobaczymy, jak tam siłowniki, czy ciekną, czy nie ciekną, nie? No ale na razie widzisz, no puk wygląda tak, 90 rok, taki sam jak tamten, też pięcioskibowy, też 90 rok, nie? Luzy ma w miarę, mniejsze nawet jak tamten, ale jak będą czasem kiedyś razem robione sworznie i tulejki, to już na dwa komplety się kupi. Tu na pewno lemiesze łyse, tam dostałem chyba 7 lemieszy, ale tam są bez dłut, a ja mam z dłutami, więc ten, nie? Chłozy też do wymiany. Czyli ogólnie tak, no wszystko co elementy robocze, no to raczej do wymiany, nie? No tam te dwie odkładnie są dobre, a te trzy tu takie średnie, nie? Właśnie tu leje można kupić do korpusu. Są, nie? Są dostępne. Tu ktoś sobie pomalował, ten poprzedni właściciel, w sumie tam pan mówił, że to jego brat, chyba młodszy, czy nie wiem. Korbka jest inna, widzę, sobie, nie, jest taka sama. I pomalował, ale to pod poznak się schodzi, więc ja myślę, pod myjką też zejdzie, nie? Korbka jest taka sama, zobacz, też jest zielona. Co? Ten sam odcień jest. Ja? No. A to co, jest podkład? To jest podkład. Aha, i podkład tu jest zielony. No. Tu jest zielony, nie? A podkład jest pod zieloną dopiero. To nie jest ta farba od statków ze stem. No, ale to jest taka zwykła, no przemysłowa. I widzisz, i tutaj. Na pewno ja myślę tutaj chyba, nie? Trochę luzu będzie, czy nie? Jak myślisz? No to się zniweluje, to trzeba umyć, nie? To jest full, nie? No. Ale moim zdaniem... No i tu podkładki ktoś zapomniał włożyć, tej dystansowej. Ja. No i tak to wygląda, zobacz. Dwa forsznity koło siebie. Jeszcze mchem nie jest zarośnięty nawet. Nie, nie. On jeszcze orał teraz jesienią, nie? Aha. Jesienią pan jeszcze orał. Pozdrawiamy poprzedniego właściciela. Będziecie widział? Nie wiem, jak czasem będzie widział, nie wiem, czy ogląda, czy nie ogląda, no zobaczymy. A to było dość daleko, nie? Ale pozdrawiamy. Jo, to już było województwo lubuskie. Niemcy prawie. No, do Niemiec blisko. No wiesz, no tam bliżej Niemiec, tych DDR-ów, to tam więcej mieli takich maszyn niż u nas. Więc widzisz, ale u nas powoli wchodzą na salony takie sprzęty, zachodnie, pługi, mocne, jak to mówią. Znajomy już miał dawno, tu były dwa. Tutaj o, właśnie takie, nie? No, takie dwa już były. Od nowego, nie? No. I co myślicie? Dobry zakup czy nie? Ja go kupiłem jako dodatkowy, a czy będzie w przyszłości orane na dwa, to zobaczymy, ale na razie wiesz. Teraz są cztery, Michał mówi. Jo, teraz są cztery, bo Mariusz ma dwuskibowego. My mamy wtedy Atlasa i te dwa forsznity, nie? Atlasa na hydraulice, Atlas nie? Na hydraulice, czteroskibowy. Może będzie na sprzedaż, zobaczymy. Unia Grudziądz, nie żaden, bo teraz jest Atlas, a to no, nie wiem nawet jaka firma. Każdy, kto widział nasze starsze filmy, to widział ten puk, nie? No. No i tak to wygląda. Na gumowym kole. A kto nie widział, to zapraszamy do cofnięcia. Gumowe, to się zgadza. No. A tym już tutaj orałem, już 27 lutego zacząłem orki. Dzisiaj mamy, który? 3 marca, tak? 3 no. marzec. Tak. I jadę dalej orać, nie? Jeden siłownik. Pod pszenicę jarą mam zaorane. Nie? Jo, jeden siłownik przeciekał, ale to z jesieni już tam trochę, no i teraz wymieniliśmy. Akurat. Uszczelniacze, manczety. Akurat nie było jak, żeś jechał kupować 5,7 szerokości i 6 kupił. Jo, trochę się ciężko wpyta. I słuchajcie, tutaj są manczety na tych siłownikach 32 razy 40 razy 5,7, przynajmniej takie były u poprzednika, a my zamieniliśmy je 32 razy 40 razy 6. I co Bodzio wtedy mów? No na tej tulei, gdzie one są osadzone, dwa, każdy na swoim, mamy jeszcze luzu, nie? Ale trochę w cylinder ciasno wchodzi, może się nie obali, nie? Zobacz, ta woto na stronę, co? Bodzio smarował? Ja. Nie, mnie nie było, ja byłem lekarza. Ja przygotowałem, jechałem. A Michał jak w kółku wziął ten, no jak się nazywa,
pojemnik ze smarem, paluch. Nie, widać, że było. No, co nie, no w kółku tak smarowali we skarach. No ale tak zobacz, tutaj są kalamitki. A brygadzista się nie znał. O, tu jest tu przeszło. Wychodziło. Już 2 hektary zaorał tak teraz. Jedziemy dalej orać. Smaru nie żałowałeś, no. Widać. A w przyszłym tygodniu może nawozy będziemy rozsiewać, wiesz? Bo jeszcze mają być mrozy i na tych przymrozkach walniemy, a potem niby zapowiadają jakiś śnieg czy deszcz. Więc myślę, będzie fajnie seletra i seletro, ten kizeryt się rozpuści, nie? Zapowiadałem na goglach, że 2 tygodnie ma być tego przymrozku. No, no zobaczymy, jaki będzie, nie? Bo też jeszcze seletra musi się rozpuścić. A jeszcze metr śniegu podobno. Seletra musi się rozpuścić. O, to tu trzyma. No. Tu. No ja, tu spawałem, trzasło. Chodzi o to jarzmo spawał w zeszłym roku. To jest stare jarzmo, tylko jest tu przyspawane, o. Jest jakiś znak albo dziura od spawów? Chyba nie, i trzyma na razie. A co tu jest kamlotów, nie? Kurde, ten pół co chwilę skacze, nie? Na kamieniach chce pół nieraz, skacze. Nieraz się 5 otworzy po kolei. Ja jeden po drugim. Albo 2 na raz blaku, i 3 na raz. No i z tego względu też można powiedzieć, jestem zadowolony z tego modelu, z tego pługa. Więc jest kupiony drugi jako dodatkowy, a czy w przyszłości będzie orać na 2, zobaczymy, nie? No ale no, dzisiaj ma, bo idzie już jechać 60. Jo, bez kółka, nie? To jak po ramę wejdzie, to Perkins tylko dęba trochę stanie. Trochę za nisko tyle podnosi, dlatego to mam brony, miał, nie? Zobacz, no przód... To będziesz miał filmik, bo już wyciąganie w nią. Słuchaj, przód... Bodzia. Przód pługa jest... Bodzia w tarapatach. Słuchaj, przód pługa trochę idzie nisko, bo ciągnik jest, wiesz, niższy, nie? No on wyżej już nie podniesie, już na maksa jest podniesiony podnośnik. I tam ma inną. Ale jak skręcę teraz, to on się już trochę odchyli i ten, i tam już na prostym pójdzie, nie? Ale go ustawić, nie? Nie jest to oryginalna belka, tylko modernizowana. No właśnie, na teraz zobaczysz jeszcze tutaj, pokaż widzą, bo oryginalne belki są takie, nie? Widzisz, tutaj masz, tu masz nakrętkę i kontrę, odkręcasz to, gwint z tym uchem tutaj, tam jest takie jarzmo, widzisz, się wysuwa i tam zaczepiasz ten oryginalny bolec, nie? To tam jest bez tak... żadnego zabezpieczenia. No. Zabezpieczenia są te ściany. I wciągasz to i wtedy to jest, już zabezpiecza się samo, nie? Także się a lekko. W tamtym zamiast tego jest spawany po prostu sworzeń, nie? Ucho, znaczy no sworzeń i to ucho wkłada sworzeń, zawleczka i tyle, nie? Bo na przykład eurohaki nie wejdą, nie ma szans, nie? To eurohaki nie wejdą w to, a raczej dwójki jeszcze wejdą, te od Perkinsa, ale trójki już by nie weszły, nie? Eurohaki. A tam no już właśnie poprzedni właściciel miał Zetora 16245 do tego pługa i zrobił sobie tak, no bo wiadomo, może miał eurohaki, to już nie wchodziło i dlatego przerobił, nie? A może no, będzie czasem kiedyś, wiesz, jakby się polepszy koniunktura, będzie czasem Ursus 16, to tam już korpus leży dodatkowo. Korpus leży, no korpus jeszcze do tego pługa już dokupowałem, no, nie? Do tego tutaj co stoimy. No bo było po drodze chyba okazyjnie. Więc mamy 2 pługi Forsznita i 1 cały zapasowy korpus, nie? No i jeszcze całą tą oś, nie? No i oś tam i trochę zapasów jest. Tak samo jak do talerzówy mamy zapasów, to do tego mamy, nie? A teraz widziałem do talerzówy... Chodź pokaż nowy nabytek z bliska. Do talerzówy całe 4 komplety talerzy z ramami. Nie, to jest prawie... Śląsk już łapie bokiem, nie? To było lubuskie, ale to było dalej. No. A ty żeś to widział? Ja. Już żeś chciał tam jechać. Jakby było blisko, to byśmy to wzięli. Ale trochę tych talerzówków weszło, tak. Trochę 400. Niektóre nawet przyszło. A jak się jechało nowym nabytkiem Andrzeja w ogóle? O. Jakie dobrze doznania. Dobrze, doznania, o, rewelacja. A jak Andrzej swojego żurawia wyciągnął, to długiego ma... A nie łamie się nic, nie? Tam na lipę to się zobaczcie, spokojnie sięga. On tam stał, gdzie? Przy samym chlewie, nie? Przy samym garażu. I tak wysoko, aż na sam czubek lipy z żurawiem podleciał swoim. A mógł swoim jeszcze wyżej w sumie. Tak. No, musiał opuścić do lipy, bo był za wysoko. Nie, no, nieźle, co? Co on tu wyczyniał. Szkoda, no, bo to noc była, nie? No ciemno było. Dzisiaj to już by było inaczej, zobacz, no, ładne. A czemu tyle tych słońce? Dzwonił, że przestoje, ta pauzy. Toć nie byliście za granicą. No toć pauzy są, no trzeba pauzy kręcić. Ale tak często? No są określone czasy i tyle, nie? Myślę, ja że żarówce to nie jak jedziesz busem sobie, nie? Myślałem, że 8 godzin można jechać na przykład. Nie, no między tym masz pauzy i musisz się wykręcić i dlatego trzeba się zatrzymać, nie? To tak nie i nie, no tak. No to za granicę jadą chyba 3 dni na przykład. No to na pewno, nie? Dlatego tu jeżdżę. No, tu są co? Są jarzma pod te ścinacze, nie? Na każdym są, jest 5, nie? Tam są te ścinacze odłożone, bo no, pan ostatnio nie używał, nie?
No, no elementy robocze widać jakie są, no są jechane do końca, nie? Widać to, nie? No ale jest oryginalny. Ale jeszcze nie jest problem z tymi elementami. Nie, z elementami nie jest. Kosztuje na korpus na przykład 3000, nie? Nie, no 3 nie, tam nie wiem, odkładnia 400, czy ile może nie, teraz. Nie, ale... Lemierz 225 czy 250, ale to już ale złotem. Mocny, to już z złotem. Pierś 80 i płoza też z 80, tak? To mamy 400, 500, 600, 700, 800. 800 parę złotych na korpus wychodzi, nie? Jakby cały chciał korpus nowy, nie? Jedno takie to. Ale nieraz. Odkładnia, pierś, no, lemierz no. I płoza. To około 800 wszystko by wyszło. Ale to już takie lepsze, nie? Bo są też zamienniki, no to wyjdzie taniej, nie? Jeszcze z tyłu stopa. Ale jedno i wtedy razy 5 trzeba, nie? No i razy 5. No ale suma summarum, gdzie kupisz taki pięcioskiepowy puch, załóżmy jakiś nowszy czy coś, nie kupisz w takich cenie, nawet jak tutaj wymienisz elementy, a elementy i tak zawsze trzeba wymienić w puchu, nie? Czy to starym, czy nowym. Jak byliśmy w tym, miał starego Overuma i go sprzedał, nie. Bo 1800, ale to ile, z 5 lat temu, no. Na jeden korpus kosztował i te. Ale te są sprawdzone w naszych kamieniach, nie? Jo, a z tyłu siłownik jest dobry, nie cieknie, tak? Nie widać, żeby jakoś nadzwyczajnie ciekł, nie? Podnosiłem przed chwilą, sprawdzałem. A taki nowy chyba tam gdzieś około 1000 kosztuje, nie? 900 ile? No około 1000, a tak samo ten, a ten też jest dobry. A mały 600, więc przeszło. Wiesz, a mały ponad 600, nie? No. Jeden siłownik tutaj jest chyba skrzywiony lekko, czekaj, który to był? Nie wiem, na razie nie ma winy. Chociaż nie widać, nie? Chyba ale... na poprzek jedynie, bo tak nie widzę. Jo, chyba ten jest troszeczkę tak, nie? Lekko. To na prasę może się go da wyprostować. Tak się wydaje, że on, nie, ale... Jo, bo tu jest walnięte, o, tak obrysowane, tu musi być krzywy, ktoś no. Pukał tu, zobacz. Tam jest leciutko, widać, skrzywione, ale to można materiał na tłoczysko kupić. Ewentualnie jeden siłownik będzie, ale to nie wiadomo, bo można dorobić, nie, no, to się zobaczy jeszcze. Tłoczysko dorobić, dotoczyć i... No, o kosztach wam powiedziałem, mniej więcej eksploatacji takiego puga, ile to wychodzi. Tamten puk już mam teraz, co, trzeci rok leci, nie, ten pierwszy, no. Będzie 3 na jesieni. No, pierś. Zobacz jak. Jako ścinacz chyba robiła. Jak gdzieś się wygięła. Na pewno, no też. A ścinacze też się spisują, nawet takie jak przez puszki, nie? Tak czysto jest. Ścinacze są ładne, dobre, nie? No a suma summarum, co myślisz? To ten puch będzie u nas miał dobrze i nie? No. I teraz tutaj to, nie? Pokazywałeś. Ja nie... Tutaj słuchaj, no bo. Moje kule tu nie weszły w ten sworzeń, więc sobie tutaj tak o, zapasałem, tam takie tulejki wsadziliśmy z bodziem. No i tak, żeby wiesz, go odstawić tylko, nie? Żeby do tego ciągnika tu jakoś podłączyć, no i tu są sworzeń, widzisz, tu jest od dołu wspawane, tam jest od góry wspawane, tam możesz pokazać. No tam jest tak samo, te łoża są tak ułożone. Tam możesz pokazać, nie? Widzisz? Tak. Tylko jest, może nie w takiej aż skali. Tu jest, nie, w skali nie, bo tam jest trochę delikatniej, tu jest bardziej mocno, więc w sumie on będzie bardziej, wiesz... Nie będzie trzeba na korpce tyle podciągać. No, nie trzeba tyle na korpce będzie, bo tam mam korpkę właśnie na maksa, nie? Z tej lewej strony, a z prawej tak trochę niżej, nie? No, ale może fajnie kryje, ładnie kryje. Ale puch, wiecie, nie? Jaka tu jest rama? Centymetr co najmniej jest ściana tego. Bo widziałem, facet sobie zrobił zawieszany puk i potem mówi, nie mogę go podnieść, nie? No, koło dwóch chyba, może przesadzam, ale na pewno. No. W tej talerzówie wierciłem przecież pod lampy, nie? To centymetr przeszło. No. Dobra, to będziemy kończyć ten filmik. No. Ja jadę orać na tam na pinczyn. Pole. Na pole, jo, na pinczyn. I tyle. Do kolejnego odcinka. Siemka. Nara. Pa, pa. Pa. Bye, bye. Teraz jedziesz 60? Nie, 10-setką. Dobra. Ale to odstawię gdzieś. No jo, to odstawię jeszcze go, no. Dobra. Tu zawadzę. To jedziemy odstawić jeszcze gdzieś. Nie wiem gdzie, ale... Może do tego. Do kumpla. Nie, jadę do można powiedzieć, parku forsznitów. A. No i do Belta. Ale nie do parku sztywnych, do parku mocarzy, nie? Czy pożegnali, a ja dla was nagrywam dalej. A ja przebrnuję, nie? Ciąg! No. To sąsiad tam miał takie słuchy.